Woda jest lodowata. Lodowata. Już wiem, dlaczego na Majorkę jeżdżą. Bo tam na Majorce nie ma czegoś takiego. Wow, lód.
Chciałem w ogóle coś u nas sprzedać. Zobacz, jak ładnie. Nie, nie, tutaj. Po skałach nie wejdziemy. Plaża, dobra, chodź. Tylko. Już co? Się zastanawiam, jak to iść. Tu jest wyjście. Ja zobaczę, wiesz? Po mojemu jest. Adrianka tu jest. No, wydaje mi się, że tu. Ale... Nie.
Chodź tutaj. Tam. Tak. Chodź. Cały czas. No, to robi się niezły trip. Niezły trip. Przyczepką. Muszę się zmieścić, bo nie, to mam na temat. Co musi się zmieścić? Patrz jaka Tesla. Zobacz jaka Tesla. No. Jeszcze raz. Patrz jaki numerek.
jaką trasę obrał? Jaka trasa? Powtórz mi trasę. Węgry, Słowenia, Włochy. No spoko. Ta, Julia. Ta. Powiem ci, że myślałem, że chociaż raz nie zauważę. Tak. Tak, gdy to z premedytacją, ale wiesz co? No. Adrianka, uważaj autko. Ten pan nie był nakryty, jak żeśmy przyszli w tamtą stronę. On trzecie kółko robi. Ten. Właśnie wiesz, ciężko powiedzieć, ale trzeci raz go mijam. Ten gość ma klasę. Pierwszy raz go widzę. Widzisz? Adrianka, patrz jaka petarda. Ale petarda. Nie. Tak, to są te, co wchodzą do kampera do tyłu. Że on tu gdzieś go trzyma. Gdzieś ma tu... Pomyślałam bardziej o tym, że to jest takie auto na terapeutę. Nie, to jest takie auto, że facet gdzieś tu trzyma swój dom. Autko ma domek. Tak, to autko ma domek, dokładnie. Czujesz, jak musi być drogie to mieszkanie, które tam pisze na górze na sprzedaż? Jak
Do nas. Albo gdzieś po drodze. Ale wiem co, nie, bo czasowo niby mamy 2 godziny, ale to też, no do nas. Bo ja potem wiesz, nie będę gonił. Patrz jakie to rebusie. Hermes mój jest. Powiem ci tak, wieczorem tutaj to po, tak już po 17 można tu uderzyć. Adrianka, potrzymaj mi wodę. Tak, widzę go. No. Te żółwiki, tak?
Idziemy tam wszyscy. I podoba mi się właśnie, do niej piją tą kawę. Widzisz, kawa, woda i sobie tak też. Patrz, i każdy ma ją, widzisz? Kawa, woda. Wiesz, że woda nie jest. Tak, wiem, o co ci chodzi. Wejdziemy tu tędy, tędy, ale tędy tą. Chodź. Chodź. O, właśnie tędy pójdziemy. O, ja cię sunę. Chodź, zrobię ci zdjęcie. W tym sklepie. Ile to w życiu zależy od miejsca urodzenia. Super t-shirt. Well, on my one. Takie mi się podobają knajpeczki. Właśnie ten styl. Ty się ciesz, że zmieniłem zdanie. Podobno dziś mieszkałbym w Lędzinach. Jakbym nie zmieniał zdania. No. Valetta. No i zobacz, i to znowu ta knajpka taka. Co? Bajera.
Za i coś ci pokażę. Czyli to tędy mieliśmy wejść. Spoko, będziemy wiedzieć. Czyli tak, mamy możliwość przepłynięcia się katamaranem co godzinę. Czyli na przykład na kolejnym dniu wolnym możemy sobie wziąć katamaran. Przecież 15 euro. Bilecik. Było tam napisane, gdzie one wzdłuż napisane, gdzie one płyną? Tak, oczywiście. Wzdłuż wybrzeża. Powiem ci, jest obłędnie, naprawdę. Jest obłędnie. Kolejne miejsce, w którym będzie 2500 zdjęć w komórce. Zobacz, jaki składzi krzyż. Zobacz, co tutaj jest. Bardzo fajnie wykombinowane. Twoje lody. Tak, były inne. Były... Kubeczka wręczysz, że zmarłaś. Możesz odkręcić sobie okno. Dziwne, bo oni tam się nie wykręcą. Chyba gdzieś tutaj się wjeżdżają. Nie patrz na niego. Widziałem. Widziałem. Tak, tak. Teraz obłąkany. Tak. Teraz ta. A, dziki. Chyba bardziej pasuje dziki jak obłąkany. No. Boże, przeszło ci przez myśl, jak ten dziki cię atakuje. To zmieniłam na dziki, a nie obłąkany. On bardziej był zainteresowany tą twoją kamerką, co ty niesiesz. Prawdziwy mężczyzna. Od razu, no nie, patrz na sprzęt. Tak, od razu poznać, że prawdziwy facet popatrzył na sprzęt. Był taki patrz na to, z tym, z jacuzzi. Patrz.
Aha. Z jacuzzi masz. No, powiem ci, że... Ale taka pierwsza liga. O, nie jest żadnego. Nie, nie, to jest sobie... Nie. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, dobrze. Dobrze. A panowie sklepiki mają tutaj konkretne. Nie to co w Zanzibarze. Oni tutaj to już taki level hard, tak? Thank you. To już taki... to taki, taka miatkowa chyba tutaj widać. Tak. To pani była taka krosowa, wiesz? Co? Co krzywda? W jakim sensie? Jakbyś, jakbyś... Po to, żeby się zderzyć z czym? Z palmą chyba. Zastanawiam się. Proszę, kolejny sklepik. Nie, dzwoni do domu. Zamówienie robi. Tak, dyktuje, co jest potrzebne. Jakie modele mu zeszły. Zobacz, jak ten basen wygląda. Ja ci powiem, że... Wiesz, sam ja nie mam nic przeciwko, żeby zaliczyć ten basenik tutaj, na tym dniu wolnym. Proszę? Nie, no to chodzi o to, żeby po prostu wejść. Zobacz, jak sobie dziewczyny selfie walą. Proszę, wiesz? No, wejść, drinka sobie napić się. Ale na ten... Wiesz, to są tak naprawdę takie, to nie wiem, czy... Chociaż Marbella jest miejscem, do którego można wrócić. Potwierdzę ci to za tydzień. Jak będziemy wyjeżdżać. W myśl tej zasady, że jeżeli kobieta po tygodniu wróci z tobą z podróży w kamperze i będziesz chciał z nią nadal być, to będziecie szczęśliwi już do końca życia. Proszę, co tam się dzieje w środku? Inny świat. Jakie stroje, złote, proszę, złoty strój kąpielowy. Piasek? Po co? Wystarczy, że jedziesz ostrożnie. No tak, ale jak może być prowadzący ostrożnie? Jaki tu jest chill out. Jaki tu jest luz. Ciekawe, jakie są ceny. Adrianka, zrób zdjęcie, sprawdzimy, jak to, jaki cennik tego. Ocean Marbella, to już nie zrobię z tej strony. Bo jak nazwę znajdziemy, to... W kurteczce?
Czy to jest buchówka? Tak. Nagrałaś? Tak, ten pan jest Hiszpanem. Chciałem ci powiedzieć, że jak mam włączony mikrofon, to nie słychać, co mówisz. Tak, ja. No tutaj mam i on zbiera tylko, wiesz. Szpaty. Tak, chodzi o to, że ten zbierasz z ten. Wiesz. Tak. O co chodzi? Dookoła. No. O, sklepy chodzą tutaj równo. Mhm. Jak tam czasowo wyglądamy? Godzinę dokładnie mamy. Jest 12:45? Mhm. To jeszcze do basenu wskoczę. To dobrze, bo wejdziemy. Ja sobie od razu wszystko podłączę, całą elektronikę do ładowania. Szybki przegląd poczty teraz się szybki przegląd komputerów będzie. Proszę, spodenki są nawet tutaj. Tak, faktycznie są te żółwiki. Ale petarda, co? Wszystko jest. Patrz, małe jest, duży noc. Ze słonecznikami mają. Petarda. No, ta jest super zrobiona. Obsadzili plażę tutaj. Jednak dzwonią. Proszę? Nie rozumiem. Turcja.
Smali słońce. Czy pieczenie w ogóle nie chce? I to jest. I to może być problem. Nie, chyba nie. Patrz, słoneczny patrol. Wszystko zależy, kto jedzie, kochanie. Jak jedzie ktoś kulturny, tak, oczywiście, tutaj nie ma kadru, ale oczywiście, że ci zrobię. O tam chodzi ci, o tamtą tą, tak? Dobrze. Dobrze, tak. Taki efekt gazu z butelki. No i to jest ten nasz hotel Petarda, a za tym bardzo fajny jest, bardzo fajny. Zwróć uwagę, jak sobie wieczorami tutaj mają miejscóweczki do siedzenia, zobacz. Proszę, spójrz na to. No. Ale, no a u nas co masz? No co masz u nas? No. U nas jest miło zjeść śniadanie tak naprawdę, bo... Patrz. No teraz o tej porze jest opuszczone, ale pewno będziemy wracać wieczorem, patrząc na ten bar. Raczej wygląda na taki, który jest przygotowany na ciężką bitwę. Proszę.
No i dochodzimy do Bamboo Beach Club, gdzie za chwilę będzie nasz hotel. Okej. Finał.